Można by było teraz pomyśleć, że ty, droga Joanno, specjalizujesz się w nieruchomościach, bo co ja patrzę, to tutaj wmawiają ci, że coś sprzedajesz. Jak jest z twoim domem w Konstancinie? No słuchaj, to jest w ogóle dla mnie jakieś największe zaskoczenie, że sprzedaż domu w Konstancinie była jakimś takim hot tematem przez bardzo, bardzo wiele tygodni. I powiem ci, że gdyby tak czytając to wszystko, ktoś mógłby mieć wrażenie, że ja ten sam dom sprzedałam już co najmniej, albo co najmniej 58 razy, ale jak nie 500 razy. A prawda jest taka, że ja w ogóle nie sprzedaję tego domu, w którym mieszkamy. A wszyscy tak myślą i mało tego, dzwoni do mnie wielu znajomych, znaczy wszyscy, no ci, którzy czytają oczywiście cokolwiek na ten temat. Wielu znajomych do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, no to jak to jest, ty się naprawdę z tego Konstancina wyprowadzasz, to ty już w ogóle nie będziesz mieszkała w Polsce? Ja mówię, słuchajcie, nie, ja sprzedaję inny dom. Po prostu nie ten, w którym my mieszkamy, tylko inny. Sprzedaję mój dom, który, no ja na pewno nie będę mieszkała w dwóch domach, które w dodatku są bardzo blisko siebie. I sprzedaję również mieszkanie, w którym mieszkałam kiedyś. Dzisiaj mieszkamy w domu w Konstancinie. Kropka. I nie widzę najmniejszej potrzeby ani sensu posiadania więcej domów w Polsce niż jeden. Stąd sprzedaż. No a że to było i mieszkanie, i dom w Konstancinie, no to dlatego rzeczywiście, no wiesz, no wiele osób mogło sobie pomyśleć, że może to jest ten dom, w którym mieszkam, ale gdyby tylko zobaczyli ogłoszenie, to już by widzieli, że to nie jest to samo, ale łatwo tutaj było o jakieś takie zakręcenie. To jaki jest metraż i cena tego domu? No bo ja nie widziałam ogłoszenia, no nie szukam na razie domu w Konstancinie, być może dlatego. Wiesz co, i dom, i mieszkanie zostało sprzedane. A, czyli już nie ma o czym mówić. Tak, więc sytuacja jest jak gdyby już zupełnie, kompletnie nieaktualna.